Budowa przystanku byłaby dużym ułatwieniem przede wszystkim dla mieszkańców osiedla Południe. Obecnie, żeby pojechać pociągiem na przykład do Warszawy, muszą oni jechać komunikacją miejską na Dworzec Główny, co z przystanku końcowego linią numer 7 rozkładowo zajmuje 13 minut. Koncepcja budowy przystanku była popierana zarówno przez miasto, jak i kolejarzy. Problem polega na tym, że PKP PLK warunkuje budowę przystanku wybudowaniem kładki. Warunkiem przystąpienia do działań związanych z realizacją przystanku Radom Południowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe jest wywiązanie się przez miasto Radom z zadeklarowanych wcześniej zobowiązań, czyli przedstawienia zabezpieczenia przez samorząd środków finansowych, pozyskanie i przekazanie we wskazanym terminie dokumentacji projektowej obejmującej kładkę dla pieszych, a także podpisanie stosownego porozumienia. PLK SA wielokrotnie deklarowała gotowość do niezwłocznego przystąpienia do realizacji zadania z chwilą wywiązania się przez miasto Radom z podjętych ustaleń. Powstaje zatem pytanie, co na to miasto? Okazuje się, że od ponad roku trwają prace projektowe. Mówił o tym w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Dami prezydent Radosław Witkowski. To jest kwestia projektowania. Tu prezydent nie chwyci, bo ja nie mam takich kompetencji i uprawnień, żeby w tej chwili chwycić się za ołówek i to zaprojektować. Czekamy na ten sposób być może te prace udałoby się przyspieszyć, gdyby po prostu była generalnie, dyskusja i dialog. Generalnie, panie redaktorze, czekamy na ten projekt. Na pewno ta inwestycja powstanie. Jestem zainteresowany, żeby ona powstała. Jeśli chodzi tylko o ten pytanie, przystanek, kiedy powstanie, jeśli chodzi o ten przystanek kolejowy, niech powstanie jak najszybciej. Będziemy mieli projekt, będziemy mieli pieniądze i na pewno to zrealizujemy. Sprawę budowy przystanku kolejowego na Południu monitoruje Łukasz Podlewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Winą za brak realizacji inwestycji obarcza prezydenta Radosława Witkowskiego. To jest właśnie jedna z inwestycji, która pokazuje, jak wygląda realizacja inwestycji. Pisałem w tej sprawie kilka interpelacji, pisałem zapytania, bo to inwestycja w moim okręgu na osiedlu Południe, tak jak pan powiedział. Wystarczy udać się do PKP, porozmawiać, to naprawdę kilkadziesiąt kilometrów, no ale trzeba opuścić pałac przy ulicy Kilińskiego i wziąć się do roboty. Z dobrych wieści odnośnie tej inwestycji, miasto ma zabezpieczone pieniądze na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej. Na 2025 rok zapisane jest 17 milionów złotych. Budowa przystanku ma być finansowana z rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.